O kolejne ligowe punkty przyszło rywalizować piłkarzom Olimpii Grudziądz. Tym razem biało-zielonych czekało starcie z drużyną Arki Gdynia. W pierwszej połowie sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Jedynym wartym odnotowania punktem tej części gry był, na nieszczęście dla miejscowych kibiców, gol dla przyjezdnych. W 33 minucie ogromną niefrasobliwość obrony Olimpii wykorzystał Bartosz Brodziński, umieszczając piłkę w siatce. Po przerwie obraz gry uległ zmianie. Piłkarze Olimpii radzili sobie znacznie lepiej niż w pierwszych 45 minutach. Efektów w postaci bramki to jednak nie przyniosło. Obrona Arki była tego dnia nie do pokonania. W 71 minucie, po jednej z dyskusji z arbitrem, na trybuny został odesłany trener gospodarzy Tomasz Asenski. Ostatecznie wynik meczu nie uległ już zmianie. Olimpia Grudziądz kontynuuje swoją strzelecką niemoc. Z kolei Arka buduje sobie solidne miejsce w pierwszej dziesiątce tabeli. Mecz się układał tak, że kto strzeli bramkę, to wyglądało na to, że dowiezie to do końca. Straciliśmy ją w stałym fragmencie gry, jakoś, nie wiem, niefrasobliwość, nie powinno się to zdarzyć. W drugiej połowie próbowaliśmy gonić wynik, Arka broniła się skutecznie całym zespołem, no i się nie udało. No, ciężko powiedzieć jednoznacznie, jaka jest recepta, że nie wygrywamy kolejnego meczu. Każdy czeka na tą szansę, każdy, który jest zmiennikiem, chce zagrać, udowodnić, że należy mu się to miejsce. No, nie mnie jest to oceniać, od tego jest trener i jest skład. No, w każdym razie każde osłabienie może wpływa jakoś na zespół, ale no, tak jak mówię, musimy grać tym, co mamy i wszyscy się starają, żeby ten wynik był jak najlepszy. No, to był chyba nasz najsłabszy mecz w tej rundzie. Były mecze, gdzie graliśmy bardzo dobrze, przegrywaliśmy, dzisiaj graliśmy bardzo słabo i wygraliśmy i w tym momencie są punkty najważniejsze. Mam nadzieję, że to jest ostatni nasz taki słaby mecz, że będziemy grać lepiej. Na temat meczu i gry, że przez nas się po prostu dzisiaj odbył. I dobrze, że tego meczu się transmitowała na telewizji, bo podejrzewam, że tam do końca ciężko miał, żeby ten mecz oglądać, także ja nie mam nic do powiedzenia więcej, dziękuję. Ja mam odmienne zdanie. Ten mecz się odbył i w drugiej połowie to my dyktowaliśmy warunki, byliśmy zespołem lepszym. Zespół, jeżeli trener tak twierdzi, Arki, że się odbył w jego wykonaniu, w wykonaniu jego zespołu, to ja powiem, że po słabej pierwszej połowie, gdzie przespaliśmy troszeczkę, mieliśmy grać inaczej, bardziej agresywnie, mieliśmy dyktować warunki. Szczególnie dlatego, że graliśmy z dużym wiatrem, mieliśmy oddawać dużo strzałów, te strzały były nieprzygotowane, były bardzo niecelne. Szansa na przełamanie już w środę. Do Grudziądza przejdzie zespół Polonii Bytom. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30.